Siema, siema, dzisiaj was witam serdecznie. Dzisiaj będę mówił o altcoinach, które będą, albo kryptowalutach, tak, które będą właśnie najbardziej popularne w 2022 roku. Tą informację ściągnę po prostu z internetu, przywartowałem wszystkich tam, co tam sugerują, co kupić na Telegramie, na Reddit też głównie, tak. Po angielsku tam przywartowałem wszystko i to, co właśnie ludzie sugerują, tacy właśnie eksperci też. Skumulowałem to tak wszystko rubryki i po prostu wyliczyłem, kto więcej stawia na co i wyszło mi od 1 do 8, tak? I zobaczcie, co właśnie ludzie teraz preferują w tym roku, co oni kupują, tak? I też może to jest dobry pomysł dla mnie, czy dla was też kupić. I na pierwszym miejscu jest Ethereum. Czemu właśnie Ethereum? Ethereum będzie update, tak? Będzie z Proof of Work to Proof of Stake, to czyli będzie trzymanie Ethereum i stakowanie, a nie koparkami kopanie, tak? I za to będą po prostu, będzie kasa co miesiąc, tak? Ethereum bardzo ucierpiało w tych właśnie teraz czasach, tak? Miejmy nadzieję, że właśnie podskoczy w górę. Teraz jest problem właśnie z kopaczami tych kryptowalut, tak? Rosja po prostu ich banuje, tak? Europa też chce i też Ameryka chce ich regulować. I dlatego właśnie tutaj jest właśnie duży problem. Może właśnie jak będzie ten update Ethereum 2.0, to wtedy Ethereum właśnie może podskoczyć troszeczkę w górę, tak? I jaka jest... Aha, jeszcze to, że NFTs, jak ktoś wie, o co chodzi. NFTs to takie są właśnie non-refundable token, tak? To takie coś jest jak zdjęcie cyfrowe w świecie metaversie, tak? To tam właśnie na blockchainie Ethereum dużo jest NFTs, tak? Na OpenSea. I tu jeszcze jest Solana, tak? Solana to jest w ogóle jeden z najbardziej popularnych krypto, które wyskoczyło w ogóle w ciągu roku czasu ostro, tak? O 2000%. Ktoś kupił Solanę za 30 dolarów, to później teraz jest tańczy krakowiakie, tak? Nawet jak teraz spadła tak ostro, tak? Solana to jest takie coś jak Ethereum Killer, można powiedzieć. Też dobry jest właśnie blockchain, tak? Też NFTs na tym właśnie blockchainie są i transakcje są szybsze i tańsze niż Ethereum, tak? Ale jest mniej troszeczkę popularna i w tym właśnie czasie właśnie ludzie stawiają na właśnie Solanę, tak? Bo też popularne są NFTs i inne właśnie rzeczy na blockchainie Solany, tak? I dlatego te ludzie właśnie preferują w tym roku właśnie numer 2 jest właśnie Solana, tak? Okej, okay, numer 3. Oczywiście Bitcoin, tak? Każdy wie, że to jest king, kurde, tych kryptowalut, tak? Jak Bitcoin idzie, to sprudza Bitcoin tym idzie po wszystkich altcoinach. Po prostu najbardziej popularna kryptowaluta skacze, kurde, od na prawo i lewo, tak? Wzlotki i upadki są ostre, tak? Od właśnie w historii, porównując to, takie coś już było paręnaście razy, tak? Tylko trzeba wiedzieć, kiedy kupić i kiedy sprzedać, tak? Teraz może jest właśnie szansa na dobre właśnie kupno Bitcoina właśnie po dobre cenie. I to jest numer 3. Numer 4 będzie Cardano, tak? Czyli ADA. ADA to też jest właśnie popularne krypto na stacking, tak? Stacking to jest trzymanie ADY i stakowanie, to czyli za trzymanie ADY masz się rewardsy. Ja używam eToro i na eToro sobie też stakuję ADY. ADA była bardzo popularna może 6 miesięcy temu, tak? Była prawie 3 dolary tutaj. Każdy hype'owo ADY, tak? Ponieważ ADA to też jest ten właśnie z Ethereum Vitalik i ten właśnie gość z Cardano, zapomniałem jego imię, on ten, Charles Hoskinson, tak? On też był właśnie co-founderem właśnie Ethereum, tak? I tutaj on właśnie zrobił to właśnie Cardano, troszeczkę lepsze niż Ethereum, bo zawsze jak robią nową kryptowalutę, ci właśnie tacy już doświadczeni, to chcą zrobić właśnie ulepszyć te właśnie wady, które ma na przykład Cardano, tak? Czyli szybsza stack of proof, czyli trzymanie, tak? Nie ten. I można ją stackować i w ogóle dobra jest, tylko zawiodła dużo właśnie osób teraz, bo poszła ostro w dół, tak? I Shiba Inu i Dogecoin troszkę ją wyżarły z tego marketu, tak? Ale jeszcze jest w ogóle na liście numer 4, tak? Numer 5 na liście właśnie najbardziej popularnych kryptowalut w tym właśnie roku, tak? I dalej walimy. Co jest dalej? Binance Coin, tak? No Binance to też jest bardzo popularna kryptowaluta, tak? Już znamy Binance. Po prostu Binance ostro poszedł w górę i teraz tak samo jest sam jak w Bitcoin, tak? Idzie w górę i ten. Binance w ogóle to jest exchange, tak? Który jest popularne w dużo właśnie krajach i teraz oni też właśnie chcą Azję targetować i tam takie inne właśnie kraje, tak? I tam właśnie otwierają właśnie nowe właśnie te aplikacje, czy się cały czas się rozwijają, tak? I też ostro poszło w górę, ponad 800% w tym roku, też bardzo popularna i też właśnie ludzie myślą, że w tym roku też jest dobrze właśnie kupić troszeczkę Binance Coin, tak? I co dalej tutaj mamy? Dogecoin oczywiście, tak? Dogecoin to jest przydupa z Elona Muska, tak? To
A przepraszam, kurwa, nie COVID. Lolki wychodzą. I ten. Tutaj doczką poszła, kurde, w górę. Ostro, tak, o 1000%, tak, ale upadło teraz w dół, bo Elon Musk nachajpował, później krak był ekonomiczny, tak, zaczął ucich tylko na tutaj takie wzroty, jak ktoś tam pierdnie na Twitterze, tak, wtedy ma tutaj taki wzrost, jest, bo zaakceptował Dogecoin w sklepie Tesla w Azji, tak, żeby sobie kupić gwizdek czy pasek, tak, i dlatego to jest popularna, bo miejmy nadzieję, że pójdzie w górę, ale to już jest wielkie ryzyko, tak. Może pójdzie, może nie pójdzie, ale jako numer 7, jeden z najpopularniejszych kryptowalut właśnie w roku 2022 to jest Dogecoin, tak? Ostatnia waluta, ostatnia? A nie, nie ostatnia jeszcze. Następna waluta to jest Shiba Inu, to jest siódma, tak? Top 7. No Shiba Inu bardzo popularna, tak? Od tego psa właśnie Shiba z Japonii, tak? Niby Dogecoin killer, tak? Wzięła właśnie cały nurt tego Dogecointa, zwinęła właśnie cały właśnie ten szał, tak właśnie kupna tych krypto, tak? Od Cardano i od Dogecointa, tak? Po prostu tak urosło w górę tutaj, że ludzie po prostu teraz mają, inwestują i kupują, tak? I widać, że patrzcie, ile ona poszła w górę, o kurde 2 miliony% od tego powstania, tak? W ciągu miesiąca czasu poszła ostro w dół, w ciągu roku poszła w górę, teraz straciła 50%, tak, w porównaniu do kurde pół roku. Shitcoin, jaki cholera, chyba król shitcointów, ale bardzo popularna jest, tak, bo nahypowana jest ostro i każdy młody tam, jakiś studenci, takie tam rzeczy kupują, wszyscy budują tutaj kasę, tak. Że niby oni chcą być milionerami i się taka dobra już ta komunitywa zrobiła w prostu dookoła tego właśnie tej Shiba Inu, tak? I też jest dobre. Następny jest XRP, tak? Dałem XRP na sam koniec, ponieważ XRP jest troszeczkę taką walutą, że może być ryzykowne, tak? XRP jest teraz, kurde, w sądzie i się teraz sądzą i mają sprawę, tak? XRP też jest dobra kryptowaluta i jest popularna, bo ludzie mają nadzieję, że wygra właśnie w tym sądzie, tak? Się można było naciąć i stracić kupę kasy, tak? Ale XRP to może być właśnie teraz do banku pierwsza waluta, która pójdzie, tak? Bo ma dobry właśnie tym, nie wiem, kod, tak? Że w bankach właśnie jako SWIFT jest zastępuje i transakcje są szybsze niż tam w bankach 5 czy 7 dni, tak? I tutaj właśnie jest dobra szansa właśnie kupić XRP, tak? Ripple. I właśnie mieć nadzieję, że pójdzie znów po 100% w skali roku, tak? Okej, okay, to wszystko. No i życzę wam wszystkiego najlepszego. Podnosi się wszystko, jak to widzicie, Dogecoin, shitcoin poszedł, shiba 24%, ja pierdził, tak? Gdzie Ethereum i Bitcoin, ty poszło, tu maszyna iść, nie? Tutaj XRP poszło, no widzicie, troszeczkę już się podnosi. Zima może się skończyła już właśnie krypto, no miejmy nadzieję. No wszystkiego dobrego, na razie. Pozdro, yo, motherfuckers.